dobry, Radku. Dzień dobry. Dobrze widzieć dobrych ludzi. Wiedziałeś, od czego zacząć. Słuchaj, ja tak śmialiśmy się przez rok, odkąd się znamy. Znamy się dłużej. Tak. Mówię, nigdy Ciebie nie zaproszę, bo wyglądasz lepiej, jesteś mądrzejszy i w ogóle będę przy Tobie bardzo źle wyglądał. Nie, ale właśnie dlatego, że Cię dobrze znam, to wiem, że to jest przejaw grzeczności i to jest po prostu tak, że Ty jesteś uprzejmym człowiekiem. I zawsze zazdrościłem Ci wiedzy oraz tych swoich manier, które masz. Właśnie skąd się to u Ciebie bierze? Jesteś taki trochę w zachowaniu brytyjski. Sztywny taki. Ja, nie, to tak od zawsze w sumie jest, bo moja mama kiedyś powiedziała mi, jak miałem chyba 11 lat, powiedziała, że jestem stary maleńki i tak strasznie to zapamiętałem. I wydaje mi się, że tak się po prostu stało. Nie pochodzę z jakiegoś brytyjskiego, arystokratycznego rodu, ale tak jakoś zdarzyło. Nie ma co, 2 dni temu miałeś wesele, czyli można powiedzieć, że 8 dni temu. Tak. Też byłeś taki sztywny? Chyba jeszcze bardziej. I to było tak, w pewnym momencie podszedł do mnie jeden z gości, Karol Paciorek zresztą, i powiedział, że moja szyja tego nie wytrzyma. I mam zakwasy. Byłem tak wyprostowany i tak jakiś taki dziwnie właśnie usztywniony, ale to wymagała powaga chwili tego, ale potem już było wszystko w porządku, więc bardzo okej. Okay. Tak, relaks. Nie mogę się przyzwyczaić dalej, a teraz mogę tak jak w House of Cards, jak Frank Underwood robi, więc mogę zrobić dokładnie ten sam trik. To bardzo mnie ciekawi, jaka jest najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłeś, a propos tego, że jesteś tak poważny, tak spokojny. Ja tak naprawdę wyglądam na takiego spokojnego człowieka, ale ja wbrew pozorom jestem taki dość postrzelony. To taki dowód, który pierwszy, lepszy z brzegu przychodzi mi do głowy. Moja mama by to na pewno uznała jako szaleństwo. Moja mama w pewnym momencie, która jest nauczycielką, zauważyła, że w dzień matur jakoś tak dziwnie szybko przyszedłem do domu. Inaczej niż inni uczniowie. Ja wtedy ze zupełnym spokojem powiedziałem, że musiałem wyjść szybciej z matury. Dlatego, że mi autobus nie pasował, żeby wrócić innym autobusem. Mój autobus jeździł co 40 minut, więc to oznaczałoby, że musiałbym czekać kolejne 40 minut. I faktycznie w pewnym momencie w trakcie matury się zgłosiłem, powiedziałem, że muszę już iść na autobus. I moja mama w to nie mogła uwierzyć, ale to była prawda. Więc jest to pewna rzecz, która dobrze mnie charakteryzuje. Dla tych, którzy nie wiedzą, dla tych, którzy nie siedzą w internecie, jesteś autorem, producentem, pomysłodawcą kanału, programu Polimaty. No wiedzy tam jest nieprawdopodobnie dużo. W jakim stopniu tę wiedzę zdobywasz przed nagraniem? Wiesz co, pytam dlatego, że zazdroszczę po prostu tej wiedzy. W jakim stopniu tę wiedzę zdobywasz przed nagraniem, a w jakim stopniu już tę wiedzę masz? To ja się teraz uprzejmością odwdzięczę, ale absolutnie szczerze. Jeżeli ktoś do Ciebie przychodzi, to widać, że Ty jesteś przygotowany zawsze. Czytasz, pytasz ludzi i to jest rzecz, która działa chyba niezależnie od tego, czym się zajmujemy. Wiesz, to jest trochę inny rodzaj wiedzy. Ty inną wiedzę nabywasz o ludziach, niż ja wykorzystuję w programie, ale to dalej jest wiedza. W związku z tym podejrzewam, że mój proces wygląda bardzo podobnie jak u Ciebie. Czyli najczęściej to jest faktycznie sytuacja taka, w której ja raczej wiem, o czym będę mówił, ale bez całego przygotowania nie jest to do zrobienia. W związku z tym to jest pogłębione naprawdę dużymi badaniami. Ja 90% czasu u mnie to zbieranie informacji i weryfikowanie ich poprawności. Ja jestem taki ultrafaszystowski, bym powiedział, jeżeli chodzi o to. Każda informacja musi być sprawdzona. Jeśli nie jest, to ja wyraźnie w programie zaznaczę, że to jest spór w doktrynie, albo może na stan naszych dzisiejszych badań tak jest. Tak to wygląda. Ile Ty masz lat, Radku? 28 jeszcze. Co do wiedzy, historii, o której wspomniałeś, to nie możesz zagrzać miejsca trochę na studiach, słyszałem. Tak, ale jesteś naprawdę dobrze przygotowany, autentycznie. I to ja myślałem, że nikt o tym nie wie tak naprawdę, ale faktycznie moja przygoda z kierunkami studiów w liczbie mnogiej zazwyczaj się kończyła szybciej. Na prawie to się skończyło po 5 latach łącznie i nie skończyłem studiów prawniczych przez to nigdy, nie napisałem pracy magisterskiej. Z historią, jak sam wspomniałeś, była... Historia jest historią już dla mnie, więc no to wynika niestety z braku czasu, z niczego innego. Ale chciałem zapytać o kanał i o to, w którym momencie, też parę osób Cię o to pytało, ale moi widzowie mogli tego nie słyszeć, w którym momencie kanał dla Ciebie, praca na YouTubie stała się tak naprawdę pracą, a nie już tylko przyjemnością? To była rzecz, która się wydarzyła pod koniec 2012 roku, więc już całkiem dawno temu, kiedy rzecz, która była dla mnie kompletnie nieintuicyjna, zdarzyła się sama. Ktoś zaproponował mi, żebym
opublikował na Facebooku post, w którym komuś zareklamuje dany produkt i ktoś mi za to zapłaci. I to było dla mnie niesamowite, bo pomyślałem sobie, po co ktoś chce coś takiego zrobić. Ale później moja następna myśl była taka, że skoro telewizje sprzedają swój czas antenowy, to przecież to, co my robimy w YouTubie, to jest czas antenowy. I to była taka rzecz, która uderzyła mnie jak to na cegieł. Była kompletnie niespodziewana i od, bym powiedział, połowy 2013 roku faktycznie YouTube, czy później już telewizja, to była taka rzecz, która wystarczy mi jako przychód i nie muszę zajmować się wszystkim innym dookoła. W ten sposób zamknąłem swoją firmę. Skąd się bierze w ludziach chęć napisania sprzedałeś się w momencie, kiedy nawiążę jakąś współpracę, nawet nienachalną? Wydaje mi się, że jest to warunkowane zazdrością w dużej mierze. I faktycznie to się odzywa wtedy, kiedy ja też bym tak chciał, ale do końca nie mogę. Bo sprzedałeś się, co to znaczy? To znaczy, że ja faktycznie wymieniłem jakiś towar, doszło do transakcji, ale tak naprawdę jak cokolwiek byśmy nie robili, to jest jakaś forma sprzedania się. Jeżeli ktoś pracuje na etacie, to on tak naprawdę sprzedaje 8 godzin swojego czasu dziennie. Wymienia to za jakiś ekwiwalent, jakim są w tym momencie pieniądze. Więc powinniśmy każdemu taką etykietę przypiąć, no tylko bezrobotni ewentualnie powinni być tymi niesprzedawalnymi, którzy zachowali się dobrze, ale ja tego naprawdę zjawiska bardzo nie rozumiem i nie uważam, że każdy YouTuber powinien jeść gruz na śniadanie tylko dlatego, żeby taka była dobra idea. A powiedz mi, poczta, sprawdzasz na Facebooku wiadomości? Tak, sprawdzam na Facebooku wiadomości, natomiast nie zawsze udaje mi się na nie odpisać, dlatego że poczta na Facebooku jest przede wszystkim, pewnie z Twojego doświadczenia wiesz, taką pocztą do próśb. Pod tytułem nagraj mi za chwilkę, ktoś ma urodziny. Właśnie chciałem zapytać o najczęstsze prośby i dlaczego one się zaczynają zawsze. Mam do Ciebie bardzo niestandardową prośbę. Tak, która jest standardowa. I to jest, czyli jest standardowa, czyli nagraj pozdrowienia, tak? Tak, nagrywasz? Nagrałem parę, ale już teraz nie mam kiedy. Autentycznie bardzo bym chciał, już parę razy takie coś zrobiłem, ale faktycznie to się po prostu nie udało. Ostatnio taką wyłamałem się przy okazji osoby, która historia jest bardzo długa, która dzięki której tak naprawdę od bardzo niedługiego czasu uda mi się podjąć taką współpracę strategiczną z jednym z największych banków w Polsce i pośrednio to była zasługa tej osoby, więc tak, żeby się odwdzięczyć, tak zrobiłem. Wystąpisz w reklamie banku? Tak. Naprawdę? Tak. Tak, 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 tak. Udało się doprowadzić do sytuacji takiej, w której poważna instytucja, jaką jest bank, przekazał mi na najbliższy długi czas, daj Boże 3 lata, całą komunikację swojej marki. W związku z tym to jest rzecz, której jestem przeszczęśliwy, że to się udało i wydaje mi się, że to jest o tyle też dobry sygnał dla całego rynku YouTube'owego. Pracujcie dalej, bo to w pewnym momencie przynosi efekty takie konkretne, które są znane z takiej offline'owej rzeczywistości telewizyjnej. YouTube to widzowie, czyli subskrybenci. Jak ważni są subskrybenci? Co to są? Kim są subskrybenci i jak można ich pozyskać? Oczywiście będę tutaj namawiał do subskrybowania obu kanałów. Oczywiście. Natomiast faktem jest, że na pewno zwróciłeś na to uwagę, że subskrybenci to jest troszeczkę coś innego niż widzowie w telewizji. Subskrybenci, ja bym powiedział, że to jest taki poziom bliżej. To jest człowiek, który już Cię bardzo dobrze zna, ale z drugiej strony to jest człowiek, który ma świadomość tego, że komunikacja na YouTube działa w dwie strony. Jak oglądasz coś w telewizji, to nie piszesz potem listu, na zasadzie coś mi się nie podobało, ale w przypadku naszym dostaniesz konkretną informację zwrotną, że program był słabszy, albo to mogło wyglądać troszeczkę inaczej, więc subskrybent dla mnie to jest bardzo ważna osoba w moim życiu, mój towarzysz, ale taki, który ma w stosunku do mnie konkretne wymagania. I jest opcja zasubskrybowania kanału, ci co nie wiedzą, tak, właśnie, jest. Żeby zostać tym subskrybentem. Czerwony przycisk. Czerwony przycisk, który pewnie jest tak, jak będzie kamera na mnie, to będzie tu. A jak będzie naradka kamera? Nie. Nie, nie, to będzie u Ciebie tu. Będzie tu. Tak. A u mnie radka będzie jest tu. Tak, a uradka jest tu. Tak. Mam tu woreczek z różnymi rekwizytami. Okay. Chciałbym, żebyś wyciągnął przynajmniej dwa. Dobrze. I opisał w charakterystyczny dla Ciebie sposób. Dobrze. Do czego używamy, co to jest i tak dalej, dobrze? Dobrze. Mogę patrzeć? Nie możesz wylosować, patrzeć. Tak. O Chryste, poczekaj, najpierw sobie pomacam. Zobaczę, co się... Nie ma macania. O Chryste, poczekaj. Dobra, wiesz co, biorę takie, co mnie najbardziej zaskoczyło. Po kolei. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Powiedzmy, że to jest wieża Eiffla, tak? O Chryste.
Rozumiem, że to jest taka wieża Eiffla z charakterystyczną końcówką, że tak powiem. Dobrze. Wieża Eiffla sama w sobie. Przede wszystkim nie została zaprojektowana przez Eiffla. Została zaprojektowana przez dwóch jego architektów, o których nikt nie pamięta absolutnie. Została wybudowana na wystawę światową w Paryżu. Miała być rozebrana później, ale ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu, dlatego że na stałe wpisała się w krajobraz Paryża. Ale miała masę zagorzałych przeciwników. Gdzieś w rejonie, tutaj bym powiedział tym, jest restauracja, no może troszeczkę niżej, i pewien znany francuski artysta, zawsze pytany dlaczego, pomimo tego, że nienawidzi wieży Eiffla, zawsze się w niej stołuje, i on z rozbrajającą szczerością powiedział, że to jest jedyne miejsce w Paryżu, gdzie nie widać tego paskudztwa. W związku z tym to jest to. Widzicie, jaki on jest zdolny. Pozdrawiamy z tego miejsca Krystynę Mazurówną, która to znalazła to we Francji i przytargała wspaniały, do Warszawy. Wspaniały po prostu zabytek. Teraz, Radku, w związku z tym, że umożliwiliśmy naszym widzom zadawanie pytań do Ciebie, to odświeżam i pierwsze pytanie, Dariusz, czym jest dla Pana miłość? Sądzę, że świetne pytanie a propos tego, co się teraz w Twoim życiu wydarzyło. To jest takie zjawisko, bo to nie jest rzecz. Dla mnie miłość jest czymś absolutnie niezbędnym do funkcjonowania. To znaczy, że ja nie mógłbym się cieszyć z tego, że na przykład jestem dzisiaj u Ciebie, gdybym nie mógł za chwilę pójść do mojej żony i powiedzieć: wow, było super i było naprawdę fajnie. Znaczy, mam nadzieję, że Ty masz podobne zdanie. Z mojej strony perspektywy podzielenia się czymś ważnym. Ja zawsze mówię, że miłość jest dla mnie takim szkłem powiększającym. To znaczy, że cokolwiek by się nie działo, to jeżeli weźmiesz to, to widzisz to w większej skali. I kiedy ja właśnie mogę powiedzieć i podzielić się z moją żoną czymś, co mnie smuci, albo czymś, co mnie raduje, to to sprawia, że to jest tak jakby dwa razy bardziej odczuwalne. Ładne. Emilia, muszę zadać to pytanie. Zabawne. Dlaczego nie jest taki fajny jak lekkostronniczy? Okej, tak. To jest właśnie czarna propaganda lekkostronniczych. No, jeszcze za 2 lata mi się uda doścignąć poziom. Czekam na mój ulubiony tekst. Jaki jest twój ulubiony? No, nic bardziej mylnego. To jest rzecz, która faktycznie przyszła sama i nie wiem, jakim cudem to się stało takim kanonem. To jest moje powiedzonko, tak, faktycznie ta sprawa i no są już koszulki z tym w ogóle, więc zostało. Odpowiadasz zawsze bardzo dyplomatycznie, bardzo mi się to podoba, bardzo poprawnie, tak bym powiedział, nawet czasem na niewygodne pytania. Jakie jest twoje zdanie na temat Janusza Korwina? To jest taka odpowiedź, na którą jeżeli udzielisz błędnej odpowiedzi, czyli powiesz, że ci nie pasuje, to w internecie możesz pakować walizki, tak naprawdę, biorąc pod uwagę, jak nasz internet jest nastawiony pro. Ja uważam, że w dużej mierze część jego pomysłów jest oderwana od rzeczywistości. Ja sam go uważam za dość zabawną osobę. Natomiast faktycznie bym powiedział z tego, jeśli nie chcesz dyplomatycznej odpowiedzi, to z tego całego bełkotu, który płynie od niego, część rzeczy ma sens. O tak. Bardzo mała część, ale część rzeczy ma sens. No dobrze, patrzę jeszcze parę pytań. Oczywiście to jest najgorsze, że teraz jak słyszę sam swoich odpowiedzi, to sobie myślę, że ja wyjdę na strasznie sztywną osobę po twoim... Nie, on jest naprawdę bardzo fajny. Po prostu... Ja staram się, że tak nie było do końca. W Familiadzie byłeś? Tak. Jakie masz wspomnienia z Familiady? Karolina pyta. Familiada jest cudownym zjawiskiem. Karol Strasburger jest przecudownym człowiekiem, autentycznie. To jest człowiek, który jest na żywo taki jak w Familiadzie. To jest człowiek, który sypie żartami non-stop. To jest żart na powitanie, żart na do widzenia, ale wydawało mi się przez całe dzieciństwo, że plansza ta, wiesz, legendarna z tymi takimi punkcikami, ta wielka tablica w Familiadzie jest ogromna. Ona jest tak naprawdę maluteńka. I to na mnie zrobiło takie duże wrażenie. Ja nie lubię się okradać z marzeń, dlatego że na przykład, wiesz, jest parę zagadek, takich tajemnic dzieciństwa, których nie chcesz poznać. Typu, gdzie sika pani w kiosku i jak wygląda miejsce w Familiadzie, gdzie się słucha muzyki. Ja już wiem, gdzie to jest, więc to tak trochę mnie, wiesz, okradło z takiej tajemnicy. Radku, gratuluję Ci. Bardzo dziękuję. Żony? Tak, przede wszystkim, najważniejsze. Przede wszystkim, po drugie, projektu Polimaty, na który zapraszamy. Och, dziękuję. I dziękuję za to, że byłeś moim gościem. Ja Ci bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłeś. Było mi przemiło. Bardzo się cieszę.